Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola i dziś zapraszam Was na jogę z Fit Up. Tego typu krzesełko do jogi pozwala nam wykonywać pozycje odwrócone w trochę łatwiejszy, intuicyjny sposób i może stać się takim pierwszym krokiem do tego, żeby nauczyć ciało, w jaki sposób balansować do góry nogami. Drugą korzyścią jest odciążenie odcinka szyjnego, więc jeżeli nie możemy go z jakiegoś powodu obciążać, to na FitUp cały ciężar spoczywa na naszej obręczy barkowej, dzięki czemu możemy wykonywać takie pozycje bezpieczniej. Mam nadzieję, że dzisiejsza praktyka tym wszystkim osobom, które posiadają tego typu krzesło, pozwoli częściej wykorzystywać je w swojej praktyce. Jeżeli doceniacie nasze starania, jeżeli doceniacie to, że te praktyki różnorodne, nawet Speed Up, pojawiają się na naszym kanale, pamiętajcie o wsparciu. To dzięki temu wsparciu możemy tworzyć, możemy różnego rodzaju ciekawe, atrakcyjne, mam nadzieję, praktyki dla Was przygotowywać. Wszystkie informacje, jak można nas wesprzeć, w opisie tego filmu. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam, a teraz już zacznijmy. Usiądźmy sobie w siadzie na piętach, delikatnie odsunięci od naszego krzesła. Dłonie połóżmy na miękkiej części, przedramiona na drewnianej. Opuśćmy czoło w dół. Musimy się tak ustawić, żeby listewka, która jest z przodu, nie dotykała do naszej głowy. I rozluźnijmy szyję, kark. Dajmy sobie moment na to, żeby skoncentrować się na sobie, też troszeczkę już rozluźnić ciało, odprężyć. Powoli odnajdźmy swój oddech ujjayi. Oddychajmy przez nos. Rozszerzajmy klatkę piersiową wraz z każdym wdechem. Zróbmy jeszcze jeden wdech i wydech. Z kolejnym wdechem unieśmy się do góry i troszeczkę przysuńmy do naszego krzesła, prawie tak, żeby kolana dotykały do niego. Złączmy dłonie, splećmy koszyczek i chwila przeciągania. Otwarcie klatki, wdech i delikatne zamknięcie, wydech. Otwarcie, wdech, zamknięcie, wydech. Jeszcze raz wdech i miękko wydech. Na wdechu wyciągnijmy obie ręce w górę i z wydechem skręćmy w prawą stronę. Lewa ręka oparta na krześle, prawa ręka z tyłu. Trzy spokojne oddechy. Rosnę wdech, skręcam wydech, wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Teraz lewa ręka wędruje sobie na wdechu do przodu. Prawa ręka po skosie wyciąga bok tułowia. Dwa spokojne oddechy. Jeszcze jeden. I łagodnie z wdechem wyciągam się w górę. Z wydechem skręt w lewo. Prawa ręka na krzesełku, lewa ręka z tyłu. Wdech rosnę. Wydech dokręcam. Wdech otwieram klatkę. Wydech dokręcam pozycję. Jeszcze jeden wdech, wydech. Na wdechu od razu prawa ręka delikatnie do przodu, lewa ręka przeciąga bok. Jeszcze jeden wdech i wydech. Na wdechu do góry, obie ręce nad głowę, z wydechem skręt w prawo. Teraz z kolejnym wdechem prawa ręka unosi się w górę, przeciągam się. Z wydechem dłonie wędrują na wysokość mostka. Wdech, obie ręce w górę, wydech, skręt w lewo.
lewa ręka, wdech do góry i delikatnie ciągnę ją za siebie. Chcę tu poczuć naprawdę przyjemne rozciąganie. Wydech, powrót do centrum, dłonie mostek. Powtórzmy. Wdech do góry. W prawo, wydech. Prawa ręka, góra, wdech. Powrót do centrum, wydech. Góra, wdech. W lewo, wydech. Lewa ręka, wdech i wydech. Chwila dla nadgarstków. Splećmy dłonie w koszyczek i rozkręćmy w prawą stronę z wdechem i w lewą stronę z wydechem. Raz jeszcze w prawą stronę wdech i w lewą stronę wydech. Ostatni raz w prawo wdech i w lewo wydech. Chwyćmy teraz naszymi dłońmi krzesełko, tak żebyśmy w ogóle wiedzieli, jak się zabrać później do tych wszystkich ewolucji, które będziemy robić. Kciuk po wewnętrznej, cztery pozostałe palce po zewnętrznej i chwytam wyraźnie. Dajmy też taki bodziec naszym dłoniom, nadgarstkom, że one jednak będą używane. Będziemy nimi zarówno próbowali się odpychać, jak klasycznie w czaturandze i wszystkich deskach, jak i chwytać. Więc spróbujmy teraz zrobić takie ćwiczenie, w którym po prostu, trochę tak jakbyśmy chcieli połamać to krzesło. Chcę wykonać ruch w jedną, w drugą stronę, do boku, do drugiego boku, tak jakbym liczyła na to, że ono da się połamać. No nie da się połamać, ale popróbujmy. Dajmy właśnie taki sygnał, że te ręce będą dziś używane. Okej, złączmy dłonie. Wyciągnijmy się z wdechem. Z wydechem połóżmy teraz przedramiona, tak żeby dłonie były na miękkim, łokcie na twardym. Odsuńmy delikatnie kolana w tył i kot krowa na przedramionach. Wdech, wklęsłe plecy i wydech, okrągłe plecy. Wdech, wklęsłe. I wydech, okrągłe. Wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem powędrujmy wyżej. Oprzyjmy się rękoma na naszym krzesełku i tak samo kot krowa. Wdech, wklęsłe plecy. I wydech, okrągłe plecy. Wdech, wklęsłe. I wydech, okrągłe. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Na wdechu wyprostujmy plecy, zadrzyjmy palce stóp i przejdźmy do psa z głową w dół wykonanego na fidapie. Zatem dłonie trzymają się wyraźnie krzesełka, a nogi ustawiamy w takiej dla nas komfortowej pozycji, która najbardziej przypomina psa z głową w dół. Zróbmy tu spokojny wdech. Zróbmy wydech i na wdechu przenieśmy ciężar ciała do przodu, do deski. Poszukajmy tu siły. Z wydechem wróćmy, pies z głową w dół. Wdech, deska, ustawmy równą linię. Wydech, pies z głową w dół. Wdech i wydech. Wdech i wydech. To teraz spróbujmy z kolejnym wdechem zrobić podobny ruch, ale taki troszkę bardziej miękki i bardziej skoncentrowany na rolu. Zaczynając od tyłu pochylenia miednicy, zaczynam rolować całe plecy, wędruję ciężarem ciała w przód, a następnie opuszczam biodra w dół i przeciągam się w psie z głową do góry. Z wydechem wracam z powrotem do psa z głową w dół. Ja nie przytoczyłam tu stóp i na początku chyba też Wam to proponuję. Na wdechu przez rola, biodra w dół, otwarcie klatki. Wydech, pies głową w dół. Wdech, pies głową w górę. Wydech, pies głową w dół. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Na wdechu unieśmy pięty do góry, opuśćmy kolana na matę, balasana. Chwila na takie odpuszczenie, rozluźnienie dłoni. Jeszcze jeden wdech.
I wydech. Na wdech unieśmy się do klęku, zadrzyjmy palce stóp. Wydech, pies z głową w dół. Z kolejnym wdechem prawa noga unosi się w górę, jak do trójnogiego psa. Z wydechem przystawmy prawą nogę na prawą krawędź naszego krzesła. I teraz biodra opadają w dół, klatka piersiowa otwarta, mostek do przodu. Z wydechem zaś ciężar ciała w tył prostuje przednią nogę. Mogę nawet opuścić tylną piętę na matę. Chcę przeciągnąć nogi. Wdech. Otwarcie klatki, biodra w dół. Noga troszeczkę może wędrować do boku. Wydech. Prostuje obie nogi. Taka trochę bardziej vottanasana. Wdech. Jaszczurka podparta na krzesełku. Wydech. Bardziej vottanasana. Wdech. Wydech. Zwróćcie uwagę, czy nie unosicie barku w górę. Wdech. W tej pozycji, tak? Czy nie jest to taka pozycja zapadnięta. Wydech. Chcemy, żeby była niezapadnięta. Wdech. I wydech. Zostańmy na wdechu. Biodra w dół, mostek do przodu, klatka piersiowa otwarta, spojrzenie góra. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Ciężar ciała w tył i ustawmy nogi. I też zatrzymajmy, wyprostujmy plecy, wydłużmy się. Jeden, aktywna noga z przodu, palce stóp mocno przyciągnijmy. Dwa, niech się trochę rozciągnie. I za chwilę ten sam kształt, który mamy teraz w nogach, spróbujemy uzyskać stojąc do góry nogami. Czyli mniej więcej między naszymi udami będzie kąt prosty. Zróbmy jeszcze jeden wdech. Zróbmy wydech. Ale na razie, na wdechu, trójnogi pies, unosimy nogę. Z wydechem pies z głową w dół. Na wdechu przejdźmy tym razem do deski. I co? I dodajmy sobie czaturangę. Wydech. Stąd możemy już przenieść stopy na grzbiety. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Na wdechu dwa duże kroki, albo wcale nie takie duże, podejdźmy do krzesełka. No i z wydechem włóżmy głowę w otwór, a barki odłóżmy na miękkie części. Lewa noga na wdechu unosi się do góry i ciągnie za sobą prawą. Ustawmy nogi na kształt litery L. Ręce trzymają, zarówno odpychają się, kiedy trzeba, jak i przyciągają, kiedy trzeba. I pobawmy się dolną nogą. Na wdechu wędruje do góry, do pionu. Z wydechem opuszczamy ją w dół do mniej więcej równoległości do maty. Wdech, góra. Wydech, dół, wdech, góra, wydech, dół, wdech, wydech, ostatni raz, do góry, wdech, jesteśmy w pionie i teraz z wydechem dwie nogi na raz opuszczamy w dół, odkładamy tuż przy krzesełku. Chwilkę jeszcze zostańmy w tej pozycji i pozwólmy, żeby wszystko się rozluźniło, przenieśmy dłonie za plecy, splećmy koszyczek i delikatnie odsuńmy dłonie od pośladków. Poszukajmy tu spokoju, rozluźnienia szyi, karku, możemy pomachać głową. Zróbmy jeszcze jeden wdech. Z wydechem przenieśmy dłonie na nasze podpórki drewniane i na wdechu odpychając się unieśmy w górę. Z wydechem pies z głową w dół. Lewa noga, wdech do góry, trójnogi pies. Z wydechem przestawmy na lewą krawędź maty, opuśćmy biodra w dół. Flow. Wydech, ciężar ciała w tył, zadzieram palce przedniej stopy. Wdech, mostek do przodu, otwieram się, spoglądam w górę. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech zatrzymajmy. Jeden. Pamiętajmy o tym, żeby klatkę piersiową wysuwać do przodu. Dwa. Odsuwać barki od uszu. To jest taka duża pokusa, żebyś tak zapaść. Trzy. No to nie ulegajmy tej pokusie. Cztery.
I ciężar ciała w tył, 5. Prostujemy przednią nogę. Możemy opuścić tylną piętę, zadarte palce przedniej stopy. No i troszeczkę jakby uczymy ciała tego kształtu. 2. 3. 4. I 5. Na wdechu trójnogi pies. Z wydechem pies. Wdech deska. Wydech czaturanga. Wdech pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Na wdechu dwa duże kroki. Co ja z tymi dużymi? One nie są takie duże. Dwa kroki. Podchodzimy do krzesełka i z wydechem wkładamy głowę w otwór i miękko barki opuszczamy sobie na miękkie części. No to prawa noga do góry, wdech i unosimy się do kształtu naszego L. Lewa noga jest równoległa do maty, a prawa noga wędruje w górę. Możemy dać dwa pointy, to będą się dłuższe nogi wydawały. I ruszamy. Lewa noga do góry, wdech i opuszczamy ją w dół, wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. No to tylko do góry wdech. Jesteśmy w pionie i z wydechem obie nogi wędrują w dół. Opuszczamy je tuż przy krzesełku. Unosimy ręce, puszczając krzesełko, splatamy dłonie w koszyczek. Możemy spleść sobie ten mniej intuicyjny. I odsuwamy dłonie od pośladków, rozluźniamy szyję, kark. Z wydechem odłóżmy dłonie na drewniane podpórki. Na wdechu odepchnijmy się. Z wydechem przejdźmy do psa z głową w dół. Zróbmy jeszcze winiaskę. Wdech deska, czaturanga wydech, pies z głową w górę wdech, pies z głową w dół wydech. Na wdechu unieśmy pięty w górę, z wydechem opuśćmy kolana, dłonie na miękkie, przedramiona na twarde. Balasa na chwilę rozluźnienia. Za chwilkę zrobimy sekwencję, którą będziemy wykonywać w górze. Pobawimy się różnymi kształtami. Będziemy uginać nogi, będziemy zaplatać garudę. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie za pierwszym razem obejrzenie tej sekwencji, a następnie przewinięcie do tego momentu, gdy właśnie teraz o tym mówię i ponowne spróbowanie już po tym, jak będziecie widzieć, co ja tam tak naprawdę będę robić. Myślę, że będzie nam dużo łatwiej się dogadać. Ok, na wdechu unieśmy się do klęku, zdrzyjmy palce stóp i pies z głową w dół z wydechem. Na wdechu 2 średnie kroki, podchodzimy do krzesełka i z wydechem wkładamy głowę, ustawiamy barki, chwytamy się naszych podpórek. Na wdechu delikatnie przyciągnijmy, unieśmy pięty, przyciągnijmy kolana do klatki i unieśmy nogi do pozycji tak. Teraz prawa noga. Wdech do góry, wyciągamy ją, a lewa tak jak była. Z wydechem z powrotem wróćmy do pozycji tak. No to lewa, wdech do góry i z wydechem do pozycji tak. Dwie naraz, wdech do góry. Chwilkę tu zostańmy, zróbmy sobie wydech, zróbmy wdech. I spróbujmy dwie naraz z kolejnym wydechem ustawić równolegle do ziemi. Na kolejnym wdechu dwie naraz unieśmy do góry. No to raz jeszcze wydech równolegle i wdech do góry. To teraz z pozycji, kiedy jesteśmy po prostu w górze, prawa noga zaczyna się uginać i prawa stopa sunie po nodze. Trochę jakbyśmy robili drzewko, no tylko noga nie jest do boku, tylko do przodu. Na wdechu z powrotem suniemy nogą do góry, lewa. Z wydechem suwamy stopę w dół. Wdech, suniemy do góry. Wyobraźmy sobie, że teraz suniemy dwiema,
z wydechem, a na wdechu otwórzmy kolana do boku do pozycji Baddha Konasana. Złączmy stopy razem, chwilkę zostańmy. Zróbmy tu jeszcze jeden głęboki wdech. Zróbmy wydech. Na wdechu spróbujmy otworzyć nogi na boki, trochę jakbyśmy chcieli zejść do prasarity, ale nie odkładajmy nóg na matę. Zróbmy tu wdech, zróbmy wydech i na wdechu unieśmy obie nogi w górę do pionu. Teraz z wydechem, z powrotem uginając nogi w kolanach, przyciągnijmy kolana do brzucha. I teraz prawe kolano odsuwamy od siebie, oba kolana są tak samo ugięte jak do tej pory i zakładamy lewą nogę pod prawą, splatamy garudę. Chwilkę zostańmy, spróbujmy wytrwać w tej pozycji. W moim odczuciu garudasana do góry nogami jest w sumie nawet łatwiejsza niż stojąc na nogach. I od razu zmieńmy ustawienie, garuda na drugą stronę i też chwilkę zostańmy. Łagodnie z wydechem rozluźnijmy, unieśmy obie nogi w górę i z wydechem już opuśćmy miękko na matę. Odsuńmy delikatnie stopy i teraz na wdechu unieśmy się do góry. Z wydechem przejdźmy do psa z głową w dół. Na wdechu pięty w górę, z wydechem kolana mata, balasana. Dajmy sobie moment. Kolejnym wdechu unieśmy się w górę i podejdźmy kolanami w stronę naszego krzesełka. Oprzyjmy uda o nóżki. Możemy teraz zadrzeć palce stóp i będziemy robić usztrasana. Poprawna usztrasana to usztrasana, w której nie odsuwamy bioder w tył, tylko cały czas jakby nasze uda dotykają do krzesła. Pięknie nam to krzesełko pozwoli nam sprawdzić, czy tak się rzeczywiście dzieje. Możemy przenieść dłonie albo na kość krzyżową, albo chwyćmy za pięty i chwilkę zostańmy. Jeden. Możemy nawet pomyśleć sobie o tym, a przepchnę trochę krzesło do przodu. Czy to jest w ogóle możliwe? Dwa. Trzy. Cztery. I łagodnie pięć. Wróćmy do góry. Teraz prawa noga na wdechu, unieśmy ją do góry i połóżmy na miękkiej części. Teraz skręcając się w stronę nogi wyprostowanej, jeżeli to będzie możliwe, spróbujmy przechwycić piętę i przenieśmy lewą rękę po skosie w górę i zostańmy. Jeden. Ekapada usztrasana. Dwa. Można sobie pomyśleć, co by było, jakby nie było teraz tego krzesła tu. Trzy. A też by dało radę. Tylko cztery. Trzeba by dłużej ćwiczyć. I pięć. Z wydechem wyjdźmy z pozycji i od razu przytulmy się do nogi. Zróbmy sobie tu łagodny skłon. Opuśćmy głowę, rozluźnijmy. Na wdechu nieśmy się w górę. Wycofajmy prawą nogę, odłóżmy ją z powrotem na swoje miejsce, czyli tuż przy nóżce i lewa noga do przodu, opuśćmy ją na miękkie. Teraz skręcając w lewą stronę, poszukajmy pięty i wyciągnijmy prawą rękę po skosie, przeciągnijmy. Jeden, dwa, trzy. Cztery. I łagodnie pięć. Wychodząc z wygięcia, przejdźmy od razu do łagodnego skłonu. Unieśmy się w górę z wdechem. Przenieśmy nogę. Odsuńmy delikatnie się od krzesła. Balasana. Na wdechu unieśmy się w górę, zadrzyjmy palce stóp, pies z głową w dół z wydechem. Ostatnia winiasa przed nami. Wdech deska,
Chaturanga, wydech. Pies z głową w górę, wdech. A tu się można naprawdę porządnie przyciągnąć. I pies z głową w dół z wydechem. Na wdechu unieśmy pięty w górę, z wydechem opuśćmy kolana na matę i już usiądźmy wygodnie. Kochani, mam nadzieję, że ta odsłona jogi z użyciem krzesła przypadła Wam do gustu. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tego filmu i koniecznie, jeżeli skorzystaliście, to napiszcie w komentarzu, że było sens nagrywać taką praktykę. Oczywiście, jeżeli doceniacie naszą pracę, to pamiętajcie o wsparciu. Ono jest kluczowe do tego, żebyśmy mogli tworzyć dalej. Wszystkie informacje, w jaki sposób można nas wesprzeć, przeczytacie w opisie filmu. Możecie skorzystać z szybkiego sposobu, jakim jest blik na telefon. Można nam postawić wirtualną kawkę w podzięce za taką oto praktykę. No i oczywiście subskrypcja. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby odwdzięczyć nam się za naszą pracę. Ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia na kolejnych praktykach.